słuchajcie, moi mili, moi drodzy, moi kochani. Dzisiaj zwykły floret i co z niego wyczaruję i już Wam pokazuję. Wrzos, czemu nie? I kwiaty cięte. Więc słuchajcie, robimy żywe, jeszcze, już ostatnie, już jesteśmy prawie na mecie. Wszystkich Świętych jest za parę dni, właściwie za... Dzisiaj jest niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, za trzy dni. Jeszcze jeden filmik Wam nagram, więc ten i jeszcze jeden i już będzie Wszystkich Świętych. Więc słuchajcie, to ostatnie już wszystkie będą z żywymi kwiatami, na żywych podkładach, więc na pewno sami coś dacie radę zrobić. To jest floret średni, namoczony. I słuchajcie, i chcę Wam pokazać, jak fajnie taki floret wmocować wrzosa i kwiaty cięte, tak żeby to fajnie, elegancko na pomniku wyglądało. Więc zapraszam do działania, oglądania i podziwiania. A czemu nie? No więc słuchajcie, mam kilka gałązek jodły, jakaś tujka, jakiś jałowiec i słuchajcie, robię sobie podkład. Taki jakby kąt prosty, leży i do góry, taki właśnie pod płytę pomnikową fajnie podsunąć i żeby ta kompozycja na pomnik tak troszkę spływała, więc tu do przodu i troszkę do góry, więc działam. Oczywiście wcześniej mówiłam, za dużo jodły nie daję, tylko tyle, żeby fajnie tutaj od dołu zakryło floret. No i słuchajcie, spójrzcie, to jest mój podkład, który tak naprawdę też mieszam z tymi właśnie tujkami, jałowcami czy innymi gałązkami. Oczywiście ja tutaj dodaję jeszcze jakieś fajne gałązki, ale teraz smucuję wrzosa. Słuchajcie, wrzosa można zamocować w doniczce, ale ja nie chcę później tej doniczki jakoś maskować, więc delikatnie sobie go owijam mchem, ale oczywiście możecie sobie sami nawet takimi właśnie, może nie mech. Pokażę Wam, jak zrobić po prostu stójki taki zwyczajny, zwyczajną maskaradę stójki, żeby też tej doniczki nie było widać, nie będziecie musieli ją maskować, to po prostu sobie ją tą tujeczką obwiązujecie czymkolwiek, czy drucikiem, czy sznureczkiem, nie ma to znaczenia. Chodzi o to tylko, żeby nie świeciła ta doniczka nam, tak? A tak naprawdę wszystko, co będziemy chcieli zrobić, to tego wrzosa po prostu zamocować. O, widzicie? Już nie świeci ta doniczka. Mocujemy tego wrzosa po prostu drutami, tak? Możemy przebijać na wylot przez korzenie, bo i tak naprawdę ten wrzos jest skazany na wysuszenie, bo no, nikt nie będzie chodził i podlewał, zwłaszcza, że po prostu ta kompozycja z czasem po prostu uschnie, tak? Więc ja biorę sobie takie duże, grube druty, kilka drutów po prostu przebijam przez wrzosa do floreta, tak? Także słyszę, jak mi się przebija i haczyk robię na końcu i wciskam. I wtedy, o, słuchajcie,
kilka takich drutów kotwiczymi mojego wrzosa we florecie. Pod różnymi kątami. Słuchajcie. O, słyszę, jak ładnie wszedł. Jest. Kilka pod różnymi kątami przez floret wbity. Nie powinien się tutaj nam absolutnie wyluzować, nie? Spójrzcie. Nic się tu nie zadzieje. Nie ma szans. Możemy sobie jeszcze tutaj, słuchajcie, troszkę gdzieniegdzie pododawać jakichś brakujących, żeby floreta nam nie było widać, tujki czy jakiś inny gałązek, ale ja już mam tutaj dosyć fajnie zielono, więc jeszcze chcę dołożyć kwiaty cięte. Już pokazuję. Tutaj wybrałam taką kolorystykę jasną, jasno-zieloną, więc dokładam sobie po prostu tu kwiatuszki. Tak, chcę stworzyć taką góra-dół, połączyć ładnie tego wrzosa z tym podkładem i z kwiatami. Nie byle jak, tylko tak po prostu jakąś fajną harmonię stworzyć, tak? Działam.
i słuchajcie, dołożę sobie kilka gałązek lawendy, którą i tak trzeba przyciąć na zimę. Więc słuchajcie, już sobie ją przycięłam i szkoda mi wyrzucić tych gałązek. Zobaczcie, przepięknie będzie tutaj taką srebrzystą swoją zielenią podbijać nam te kolorki. No i słuchajcie, dołożę jeszcze trochę pnącza czmielin. Pnączej, czmielina pnąca. Uwielbiam ją. Rozmnażam ją sobie, słuchajcie, ona się właściwie sama rozmnaża przez te pnącza, które się wszędzie ukorzeniają. Ale roznoszę ją po całym ogrodzie, bo jest super do dekoracji. No i właściwie o. I to robi całą robotę. Boże, jak pachnie ta lawenda. A, jak pachnie. Przepięknie pachnie. Dzisiaj jest piękna, złota polska jesień, słuchajcie. No piękna po prostu. Ja się to po prostu, słuchajcie, czasami na tą jesień nie mogę napatrzeć, nacieszyć. Zaraz przyjdzie zima. Zimy to nie lubię. No niestety nie mamy takiej białej zimy. Już chyba nie będzie. Będzie tylko chlapa, plucha. A taka biała jest zima. To jest coś. To jest coś. Już takie klimaty mamy cieplejsze. Niestety i już nie. Dobra. Jeszcze tą czmielinkę delikatnie przepletę od góry do dołu. Przepletę, przeplotę. Po jakiemu ja mówię? Nie wiem. Ciekawy sposób przepleść czmielinę. Czmielinę. No słodka jest ta czmielina, po prostu jest słodka. Jest po prostu słodka, muszę ją podwiązać. No i słuchajcie, zobaczcie, oto moja kompozycja z wrzosem. Oczywiście pokażę Wam zbliżenie. Myślę, że pięknie wyszła. Jest to taka troszkę kolorystycznie taka monochromatyczna, czyli biało-zielony. Nie miałam takiego jednolitego wrzosa, więc dałam z różowym, ale to naprawdę trochę tak ożywia. Więc słuchajcie, co tutaj będę gadać? Zapraszam do komentarzy, do polubień, do subskrypcji. Oczywiście z całego serca dziękuję za wspieranie kanału. Zapraszam do wspierania i widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!